Przeszło 4 miesiące rywalizowali uczestnicy Halowej Ligi Piłki Nożnej w Pyzdrach. W sobotę, 22 marca, odbyło się uroczyste podsumowanie rozgrywek. Najlepszą drużyną już trzeci rok z rzędu zostało Bożykowo. Z kolei jej strzelec wyborowy, Bartłomiej Sotkiewicz, otrzymał nagrodę dla najlepszego technika. Poziom ligi w Pyzdrach z roku na rok się idzie coraz wyżej. Teraz mieliśmy 5 takich mocnych drużyn i to wychodzi na dobre wszystkim. Każdy może stracić punkty, no i to przynosi też dobre widowisko. Liga coraz mocniejsza, ale na Bożykowo nie ma mocnych. Dlaczego? Na czym polega wasz fenomen? Myślę, że jest granie, ale też motywacja. Zawsze, gdy przychodzimy grać tutaj, chcemy wygrać. Taki stawiamy sobie cel. Do tej pory nam się udawało. Mam nadzieję, że będzie tak cały czas. Fajnie, że tak wychodzi. Do ostatniej kolejki trwała rywalizacja o tytuł Króla Strzelców. Rywalizowało o nią 3 zawodników. Rafał Frontczak, Łukasz Fechner i Bartłomiej Sotkiewicz. Ostatecznie wygrał ten pierwszy. Zawodnik Energosieci w meczu z PWZ Pyzdry strzelił aż 34 bramki. Czy czuje się wobec tego pełnowartościowym królem strzelców? Znaczy uważam, że każdy miał taką samą możliwość zdobycia bramek. Akurat my zdobyliśmy więcej, no i udało się zdobyć koronę króla strzelców. Przed dzisiejszym dniem byłeś przekonany, że to, co trafiłeś, wystarczy do zdobycia tego tytułu, czy jednak były jakieś obawy? Byłem przekonany, że nie zdobędę tytułu. Ktoś powiedział, że walka o tytuł Króla Strzelców była nie do końca fair. Co sądzisz na ten temat? Mi się wydaje, że dzisiaj miałem swoje okazje. Mogłem, mimo wszystko, że tu kolega Frontczak strzelił 34 bramki z jedną drużyną. Dzisiaj miałem 2 rzuty karne, niestety nie udało się. Zabrakło trochę szczęścia, no. Tylko pogratulować, no niestety. No. Fakt faktem, miał lepszą sytuację w meczu z PWZ, no ale trudno, no. Taka jest piłka. Mniej emocji budziła rywalizacja o najlepszego bramkarza. W ocenie wszystkich drużyn na ten tytuł zasłużył Dawid Pawlak z Jóźwiaka. Dawid, drugie miejsce Jóźwiaka w debiucie. Czy mogło być lepiej? Zawsze mogło być lepiej, no ale wiadomo, Bożykowo tutaj zdeklasowało wszystkich. Żałujemy tego meczu z Bożykowem, no bo mogliśmy z nimi wygrać, no ale trudno. Wkrótce odbierzesz tytuł dla najlepszego bramkarza. Czujesz się najlepszym? Czy ja wiem, no obrona zasłużyła też na wielkie zasługi, tak, dokładnie. Jakub Jóźwiak tutaj ustawiał dobrze obronę, także no, co ja mogę powiedzieć, tylko robiłem swoją robotę. Tegoroczna liga była bardzo ciekawa i wyrównana. Większość meczów trzymała w napięciu do samego końca. Poprzez udział drużyn spoza gminy podniósł się też poziom rozgrywek. Piłkarze i kibice liczą, że kolejna edycja będzie jeszcze lepsza i ciekawsza.